Jak donosi Tomasz Włodarczyk, Steve Capuady przeszedł już testy medyczne w Legii Warszawa i w najbliższych dniach ten transfer powinien zostać sfinalizowany. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie opowiem Wam na temat szczegółów tego transferu. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, jakim zawodnikiem jest Steve Capuady, co może dać Legii Warszawa i gdzie są jego ewentualne wady. Na samym wstępie oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału Futbolowy Świat, aby kolejnych takich materiałów nie ominąć. Steve Capuady przed rokiem został zawodnikiem Wisły Płock, no i poprzedni sezon rozegrał na poziomie ekstraklasy. Drużyna nawciarzy spadła z tej ligi, aczkolwiek Steve Capuady prezentował całkiem niezły poziom. Będzie to transfer gotówkowy, Legia Warszawa będzie musiała Wiśle Płock zapłacić ze względu na to, że kontrakt Steve'a Capuady'ego kończy się 31 grudnia 2023 roku, choć niektóre media podają również, że ma on pewną opcję przedłużenia. Niemniej jednak wydaje mi się, że nie będą to specjalnie ogromne pieniądze. Choć Francuz wzbudzał spore zainteresowanie, m.in. ze strony Lechii Gdańsk, klubów z Belgii, drugiej ligi francuskiej, drugiej ligi włoskiej, czy też drugiej ligi niemieckiej. Rosły stoper postawił jednak na Legię Warszawa i być może dołączy do zespołu już przed pierwszym spotkaniem z Austrią Wiedeń. Jakim zawodnikiem jest Steve Capuady? Przede wszystkim jest to piłkarz bardzo wysoki, mierzący 1,96 m wzrostu i jak sam przyznaje, jest to jego największa zaleta. Właśnie ten wzrost oraz jego fizyczność, która jest ponadprzeciętna. Aczkolwiek sam przyznaje, że jest to również pewna jego wada, no bo jest przez to mniej zwrotny i przez to przegrywa więcej pojedynków 1-1. Cechą, która niewątpliwie skusiła Legię, aby sięgnąć po Francuza, jest to, że jest lewonożny i też nieźle tą lewą nogą się posługuje. Legia właśnie szukała takiego piłkarza, który jest lewonożny i dobrze piłkę rozprowadza. On w poprzednim sezonie zanotował 88% celności podań, także jest to naprawdę dobry wynik. A ponadto był szóstym stoperem w ekstraklasie pod względem skuteczności podań pod presją rywala, także to też robi wrażenie. Jest to też piłkarz, który gra od deski do deski. W poprzednim sezonie rozegrał 28 spotkań i tylko jedno skończył przed czasem z powodu czerwonej kartki otrzymanej w meczu z Zagłębiem Lubin. Gdy spojrzymy sobie na ustawienie obu drużyn, czyli Wisły Płock i Legii Warszawa, może nie jest ono identyczne, ale czasami Wisła Płock grała trójką obrońców, czasem Capuady grał jako ten środkowy centralny defensor, ale również czasem występował jako ten lewy środkowy obrońca. Jest to też piłkarz, który dobrze radzi sobie w pressingu i ma dobry odbiór piłki, co Legii na pewno na przestrzeni całego sezonu będzie potrzebne, bo być może zagra nawet w Conference League. Gdzie są zatem wady tego piłkarza? No, gdy spojrzymy sobie na jego poprzedni sezon, no to mimo wszystko Wisła Płock traciła bardzo dużo bramek. Być może on nie był głównym winowajcą straty tych wszystkich goli, natomiast uważam, że nie jest to taki piłkarz, który obecnie jest w stanie wejść chociażby na ten mecz z Austrią Wiedeń i dać taką pewną jakość. Na to chyba trzeba będzie troszeczkę poczekać, bo w pierwszej lidze nie grał. Wisła Płock jak na razie rozegrała 3 spotkania, w żadnym z nich Capuady nie był nawet na ławce, jak przyznaje Marek Saganowski, trener nawciarzy. Nie chce, aby w jego zespole byli piłkarze, którzy nie są skoncentrowani właśnie na Wiśle Płock, no a Capuady ewidentnie był już poza klubem. Ta saga też trwała dosyć długo, sam byłem przekonany, że oba zespoły troszeczkę wcześniej dojdą do porozumienia, to jednak zdarzyło się dopiero teraz, no i dopiero teraz właśnie może Steve Capuady dołączyć do warszawskiej Legii, zatem będzie jeszcze musiał troszeczkę potrenować, troszeczkę nadrobić, aby wskoczyć na ten odpowiedni poziom. A co Francuz może dać Legii Warszawa? Przede wszystkim jest to dobra alternatywa dla Ribeiro. Jest to piłkarz zdecydowanie wyższy od Portugalczyka, więc przy mocniejszych rywalach, gdy Legia będzie nieco bardziej cofnięta i na przykład będzie musiała odbijać takie szturmowe ataki przeciwnika, no jest to dobre rozwiązanie, no bo Capuady w powietrzu króluje. Wiśle Płock również grywał jako ten centralny środkowy obrońca, gdy grali trójką, były takie mecze, więc w razie czego może zastąpić również Augustyniaka. Jest to też piłkarz dalej perspektywiczny, ma co prawda już 25 lat, nie jest to jakiś młodzieżowiec z Francji, natomiast jest to piłkarz, który ma swoją markę za granicą, nie bez powodu interesowały się nim kluby chociażby z Belgii, drugiej ligi włoskiej, drugiej ligi niemieckiej, czy też drugiej ligi francuskiej, więc jeśli Costa Runiaić odpowiednio go rozwinie,
a to umie. Wiemy to po przykładach Nawrockiego, Muczyjego czy też Slisza, no to można go też dobrze w przyszłości spieniężyć. Moim zdaniem jest to solidne wzmocnienie Legii Warszawa. Przede wszystkim Legia szukała właśnie lewonożnego stopera. Steve Capuady takim jest. Jest to też piłkarz ograny na poziomie ekstraklasy. Wcześniej grał w słabszym klubie, który bił się finalnie o utrzymanie. To temu zespołowi się nie udało, no ale Steve Capuady był jedną z jaśniejszych postaci na sam koniec rozgrywek w Wiśle Płock, zatem uważam, że jest to naprawdę ciekawy ruch. Legia Warszawa ma również szansę na Conference League. No jest to dosyć ważne właśnie dla Steve'a Capuadiego. Po pierwsze, no może zaistnieć w Europie, a po drugie, nawet jeśli na początku się nie odnajdzie, no to też będzie dostawał pewnie swoje szanse w Ekstraklasie. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym transferze. Jeśli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał Futbolowy Świat, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Maciej Skucha, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.